dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam chłopaków i dziewczyny. I słuchajcie, witam się z Wami w dzień tygodnia. Czekajcie, szukam szpinki. Szpinkę potrzebuję, jak widzicie. Witam się z Wami z maseczką pod oczy. Zaraz Wam pokażę, co to za maseczka. Nie wiem, pierwszy raz ją kupiłam. I powiem Wam, że jest fajnie nasączona. Bardzo, bardzo mocno jest nasączona. I to jest taka maseczka. Nie, nie będę Wam tutaj polecać albo coś, bo nie o to chodzi, tylko po prostu Wam pokażę, co to za maseczka. Widzę, że jeszcze w środku jest sporo płynu, także taka. Taka, ja ją kupiłam, słuchajcie, w TK Maxie, ile się chyba nie mylę. Golden Radiance Eye Mask, to jest Seven Heaven. Bardzo lubię te Seven Heaven maski. Trochę mi tu widzę już namokła. No ale dobrze, dobrze, że jest taka nasączona, dlatego że fajnie nawiluży mi okolice pod oczami. Witam się z Wami, słuchajcie, w środę. W końcu mam wolną, wczoraj też powinna mieć wolne, ale nie miałam. W poniedziałek powinna mieć wolne, a miałam przerąbany poniedziałek. Także witam się z Wami dzisiaj, mam nadzieję, że dzisiejszy dzień zrekompensuje mi i poniedziałek, i wtorek. Jakie plany? Plany są takie, że po pierwsze czekam w ogóle na piórko. Biurko, które ma przyjść dziś, a z tym się też wiąże mały peszek, dlatego że mnie nie będzie w domu. Więc zobaczymy, jak to się wydarzy, jak to się zakończy. Nie mam gdzie za bardzo go zostawić, musieliby mi zostawić po prostu pod drzwiami. Więc nie wiem, zobaczymy, czy tak też dadzą radę. Sprawdzę też tutaj wiadomość do sprzedawcy. Wolałabym, żeby to było po południu, jak już dzieci będą ze szkoły w domu, bo ja się mogę troszkę spóźnić. Ja dziś wybywam do Edynburga, słuchajcie. Być może właśnie, jeżeli mi się telefon nie rozładuje, to Wam coś ponagrywam, może ze sklepów. Jestem tak ciekawa nowości, nowinek. Co prawda ja nie mam możliwości zakupienia sobie czegokolwiek, gdyż ostatnio zakupiłam sobie perfumę, zapach sobie kupiłam, słuchajcie, w butelce. Kupiłam sobie, słuchajcie, zapach, o jakim pisałam z jedną z dziewczyn, bo to był przypadek, gdyż w naszej aptece, tutaj naszej lokalnej, zrobili promocję na Diora, na Poison, ale tylko na linię Poison, na żadne inne Diora, tylko na Poison, więc zakupiłam sobie z 45 na 30 funtów, czyli 15 funtów taniej, bo była promocja minus 33%, zakupiłam sobie Poison Girl. Także bardzo lubiłam kiedyś ten zapach, może nie na tyle, żeby do niego wracać, ale słuchajcie, za 3 dychy Diora, no to wiecie, o co chodzi, nie? No. Także sprawiłam sobie taki surprise'ik i kupiłam sobie też olejek do ust z Revlonu chyba to jest? Chyba z Revlonu. Czy Wam go polecę? Nie wiem. Te olejki takie slikowe, revlonowskie i te takie jakieś l'orealowe, powiem Wam, że no ja nie wiem, ale mam wrażenie, że są troszkę słabe. Zdecydowanie bardziej już wolę z konsystencją te z Clarinsa. Te przynajmniej się jakoś tak dłużej trochę utrzymuje, tamte jakoś tak szybciutko zostawiają delikatny kolor i zanikają. Także nie wiem, o co chodzi. Ale spoko, fajnie, no tylko, że trzeba poprawiać po prostu co chwilę i taki olejek płacicie, kurczę, te 8 czy 9 funtów, co nie jest mało, nie jest to mało, jak na olejek do ust, no ale płacicie za Revlon, a mimo wszystko, kurczę, się, wiecie, się za chwilę zmazuje, także nie o to nam chodzi, więc co? Będę spadać do Edynburga, mam tam dla Was coś właśnie do nagrania, bardzo jestem ciekawa właśnie nowinek, nowości. Wiadomo, że jakąś małą pierdółkę może i sobie bym zakupiła, no ale pierdółkę, bo na nic więcej nie mogę sobie w tym tygodniu pozwolić. I co? I ogłoszenie parafialne dla tych, którzy w tym czasie wyjeżdżają lub będą lub są, słuchajcie, na Lanzarote, w Puerto del Carmen, tam gdzie ja jeżdżę, to przekazuję Wam informację taką, że Łukasz otwiera swoją restaurację. Otwiera swoją restaurację, słuchajcie, będzie się nazywała El Polaco. Jeżeli będę miała już jakieś linki, to oczywiście Wam wszystko powysyłam. Ale dlaczego to mówię? Dlatego, że po pierwsze mega się jaram, mega się cieszę. Dopiął swego, to jest coś, o czym zawsze marzył, czego bardzo zawsze chciał. Do czego ja go też już dawno namawiałam. No ale okoliczności były takie niesprzyjające wcześniej. Nagle się po prostu udało.
Czyli zawsze warto wierzyć, do końca warto wierzyć, słuchajcie, że przyjdzie taki dzień, że się coś ziści. No, także otwiera, będzie się nazywało El Polaco, jeżeli chodzi o miejscówę, będzie to oczywiście polska restauracja, będzie polski staw, polskie jedzenie, przepyszne, jeżeli chodzi o menu, to ja Wam wszystko tutaj w opisie gdzieś tam poudostępniam. A jeżeli będziecie zainteresowani ogólnie, no bo takiego menu, jeżeli zanim dostanę linka do jego strony, to dopiero będę mogła Wam udostępnić tak prywatnie, bo mam zrobiony screenshot po prostu takiego przykładowego menu i myślę, że to menu już zostanie. Także bardzo się cieszę i jakby co, to ja Was serdecznie zapraszam. Akurat w czwartek, tylko ja to powiem Wam na Insta, nie tu, ale właśnie w dzień otwarcia będzie darmowy drineczek do jedzonka, jakie zamówicie, także też fajnie. No ja się jaram po prostu, jaram się i ja się już nie mogę doczekać wejść tam do jego restauracji i spróbować coś spod jego ręki. Nie ukrywam, że ja już wiem, jak on gotuje i niejedno danie z jego ręki jadłam, a znaczy spod jego ręki. Nie dosłownie z ręki, ale tak, jestem mega ciekawa, jak to wszystko zrobi, jak to ogarnie. Mega jestem ciekawa, na pewno Wam też coś nagram, jak tam będę, nie mogę się już doczekać. Także wbijajcie, po prostu wbijajcie. Ja Wam będę dawać prywatnie, pytajcie mnie, to dam Wam znać. A jeżeli do tego czasu, jak dostanę już jakiś link, jakiś namiar na stronę, na cokolwiek, to oczywiście Wam udostępnię w opisie pod filmem. Więc taka sytuacja, także ja Wam polecam El Polaco. Puerto del Carmen, to będzie na takiej głównej ulicy tak naprawdę, która idzie od biosfery, aż tam w stronę, jak chcecie jechać do Dino, i w stronę Lanzamaru, czyli hotelu Lanzamar. Mijacie też Spara, takiego dużego, i po lewej stronie od strony Spara macie właśnie El Polaco, także polecam, po prostu. No, a tymczasem ja się będę już powolutku zbierać, jeszcze z 4 minutki poczekam sobie, bo widzę, że już mi to zjeżdża, słuchajcie, pod kolana, a my nie kolana chcemy nawilżać, a oczęta. Zjeżdża mi to, bo się ruszam niepotrzebnie, także niech się to jeszcze trochę pobędzie. Fajne takie złote, fajne chłodzące i fajne, fajnie nawilżone. Także odzywam się do Was później. No i okidoki, słuchajcie, ja się będę tutaj z Wami zbierać. Nie wiem tylko, jak mam za bardzo ustawić tą kamerę, bo mam wrażenie, że tutaj mi ona coś... O, teraz chyba jest lepiej, że coś mi tutaj zasłaniała. I nie wiem, jak mam wziąć sobie, żeby było tak, wiecie, na mój face. No, a tutaj jedyne miejsce, gdzie mogę sobie przyczepić jakby statyw. Ja wyglądam normalnie, po prostu założyłam sobie, słuchajcie, za chwilę zresztą Wam się pokażę. Założyłam sobie sweterek z Shein, założyłam sobie jeansy, będę miała adidaski, bo tak jest mi zawsze najwygodniej. Także sweterek luźny, ale 3/4 rękaw. Można sobie odkryć ramiona, można dwa, można jedno. Mi na razie odpowiada, jak jest odkryte jedno. Jeżeli chodzi o makijaż, mam na twarzy bazę z tą Guerlain, tą z tymi złotymi drobinkami i do niej, na nią mam nałożony ten podkład, również z Guerlain. Także po prostu wykańczam i tyle. Lubię bardzo wykończenie tego podkładu. Na usta zastosujemy sobie, słuchajcie, czekajcie, gdzie ja to mam. Oczywiście hialuronowy wypełniacz, bardzo go lubię jako po prostu tak bazowo. Nic się nie dzieje. Czy jak się śpieszy, to diabeł się cieszy. Tak jest zawsze. Czekajcie, ja oczywiście dalej jakaś przeziębiona, słuchajcie, nie wiem. Ale co się nie rozkłada chyba. I o, bardziej mnie nie rozłożyło. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, to tak zostawiam, nie maluję się, słuchajcie. Poczekam chwilkę, aż mi to zniknie. Ciało mam nasmarowane tym Ritualsem. Bardzo lubię ten zapach, to jest jeden z ulubionych moich zapachów. Na to naniosę sobie po prostu olejek ten. Zresztą niech to wsiąknie. Jeżeli chodzi dzisiaj o zapach, to się tak zastanawiałam, ale chyba polecę. Ile ja go jeszcze mam? Czekajcie, bo ja nic tu nie widzę. Serio. A, dużo go mam. Dobra, no to właśnie nim. No to dzisiaj będziemy pachnieć grzecznie. Dzisiaj będziemy pachnieć good girl. Ja to, wiecie, psikam po prostu wszędzie, gdzie popadnie. Okej. Okay. Good Girl od Karoliny Herrery. Niestety nie mam takiej malutkiej próbki, bo bym wzięła sobie też do torebki. Zrobimy sobie jeszcze szybciutko, delikatnie tylko brwi, rzęsy, rozświetlacz i ja już będę gotowa, słuchajcie. No, także bez pośpiechu. Mam robioną hennę, także widać i tak już coś tam na tych moich brwiach. Także dużo nie muszę tutaj poprawiać. Ale wiecie co, czekajcie, bo muszę być troszeczkę bliżej lusterka.
No nie wiem właśnie, jak ustawiać was w tym statywie, bo kurczę, tylko tutaj mam to miejsce, gdzie mogę, słuchajcie, coś tu złapać. Dobra, ja myślę, że to nawet już wystarczy. Nie wydaje mi się, że potrzebuję tego znacznie więcej. Dajcie znać, co tam u was, piszcie mi. Jestem bardzo ciekawa. Czekajcie, jakieś włosy. Standardowo. Też to macie? Też macie zawsze, kurczę, wszystko we włosach? Wkurzam się tylko trochę, bo... Znaczy, nie, może nie to jest, co wkurzam, co bardziej niepokoję, bo nie wiem właśnie, jak to z tym biurkiem będzie. Bo ja nie wiem, jak to wygląda, jeżeli przyjedzie kurier i mnie nie będzie po prostu w domu. Czy on gdzieś to zostawi, czy on to gdzieś zabierze i jeszcze raz będzie chciał przyjechać? Nie mam żadnego pojęcia. Ale ja dostałam wiadomość, że biurko miało być, słuchajcie, na wczoraj. Wiecie, co zrobię jeszcze? Tylko ja wiem, że już to za późno. Bo już dziabnęłam sobie trochę primerem, ale troszeczkę sobie jeszcze podkręcę ten mój brak rzęs. Tak po prostu ociupinkę. Wiem, że sobie pojechałam trochę tu po bazie. Nieważne. Ale troszeczkę sobie chciałam podkręcić. Kiepsko, że tu nie mam bliżej lusterka. Nie mogę się też przesunąć, bo wejdę wam po prostu w kadr. Ale może po prostu się malnę i wam po prostu tylko pokażę. Bo ciężko jest mi tak na odległość. Zrobiłam teraz bazę, cały czas używam to Lash Revival od Max Factora. Ja się pomaluję i wam się pokażę. No i okidoki, ja już jestem, słuchajcie, wyszykowana. Jestem już gotowa, makijaż, jak widzicie, bardzo słaby. Czekajcie, wypuszczę jeszcze chyba kocięta me. Bo kocięta me chcą wyjść, tak? Czy nie chcą wyjść? Tyle starczy? Za dużo, co? O, coś nawet do nas przyszło. Nie ma Lala. Nie wolno. Lala już tutaj, słuchajcie, czeka, żeby wyskoczyć sobie przez okno. Ja jeszcze na pewno pójdę po jakiegoś Red Bulla. Coś tam do mnie przyszło, zaraz zobaczę, co. Nie wiem, mam nadzieję, że ten statyw nam się tutaj nie zwinie. Tak wyglądają moje kłaki. Jakiś list przyszedł. Nieważne. A moja stylizacja? Nie wiem właśnie, gdzie wam pokazać. Muszę się tu odwrócić. O, tak wygląda. Ta-da! Wiem, powinnam odwrócić się do was w tą stronę, ale na razie po prostu jeszcze tutaj dokładam wszystkie moje rzeczy. Okej, okay, widzę, że przyszło za prąd. Za prąd. Będzie przyszło nam płacić za prąd. No, także makijaż bardzo delikatny. Jak widzicie, można powiedzieć, że prawie, że wcale nie mam makijażu. Czekajcie, położę list. Biorę długopis i co? Ja będę spadać, dlatego że nie wiem, o którym mam pociąg, a chciałabym jechać jakoś jak najszybciej. Także tak wygląda moja stylizacja. Mam nadzieję, że zaraz mi telefon nie wypadnie. Na sportowo, totalnie na sportowo. Mam na sobie sweterek Shein, kurtałkę, nie pamiętam skąd. Łańcuszek mam ten cały czas, bo bardzo, bardzo go lubię. Na ustach mam olejek od Clarins, ten z tymi złotymi takimi drobineczkami. Testuję cały czas Max Factor, jeżeli chodzi o rzęsy i wydaje mi się, że widać efekt. Dajcie mi znać, czy też tak myślicie. Rozświetlenie mam troszeczkę z Malo, troszeczkę Fenty, jak kto woli. No i co? I lecę, bo muszę przechwycić Red Bulla. Nie prostuję włosów, bo boję się, że będzie albo padać, albo coś, bo jakby była jakaś nawet mała mrzawka, to niestety, ale z mojej fryzury będą nici. Także do usłyszenia już, myślę, że z Edynburga. No, podoba mi się. No i hejo, hejo robaczki. Ja już właśnie wylądowałam, czyli przyjechałam. Gorąco, słuchajcie, było nieziemsko w tym pociągu. I słuchajcie, jaka przygoda w ogóle. Wyobraźcie sobie, że okazało się, że... Mam nadzieję, że mi nie spadnie ten telefon, słuchajcie, bo pierwszy raz testuję. Pierwszy raz testuję, słuchajcie, ten... No. Pierwszy raz, słuchajcie, testuję teraz ten selfie stick, oczywiście, jaką miałam przygodę, bo ja zawsze mam jakieś przygody, więc moja przygoda na dziś to była taka, że nie było możliwości, słuchajcie, kupienia biletów. Tak, nie było możliwości kupienia, słuchajcie, biletów, no więc jechałam na gapę, jak zresztą wszyscy inni, którzy nie zakupili, chyba że zakupili w maszynkach, no to tylko ci mieli jakiś tam ewentualny bilet. Nie wiem, o co chodzi. Ale mnie to na rękę. No, także jak widzicie, ja już jestem właśnie w Edynburgu. I co? I się zastanawiam właśnie, jak w jakiej kolejności was będzie pozabierać. I tak mi się wydaje, że przejdziemy się chyba aż tam do... pod Gusa. Myślę, że zaszłabym do Gusa. Bardzo bym chciała, słuchajcie, zdobyć nową próbeczkę sobie tego Yves Saint Laurent, tego Libre.
może idą byłby również, słuchajcie, w próbkach. Jakby nam się udało, byłoby naprawdę super. I co jeszcze? Do Havenikos bym też Was chciała zabrać. No i myślę, że jeszcze do tej jednej takiej perfumerii, gdzie mamy stoiska, słuchajcie, z Too Faced, z Benefitem i z tymi wszystkimi różnymi innymi. Także mam nadzieję, że uda mi się wszystko zorganizować. Jakby co, to będę się do Was odzywać w trakcie. No i okidoki. Zaczniemy sobie, słuchajcie, od... O, Skillsa zestawy. Zaczniemy sobie od... No, od Jenner's. Jestem w Jenner's. I zobaczymy, co my mamy za nowości. Tu na razie nic nie widzę. No, taka buteleczka by mi się przydała w domu. Nie pożałowałabym. Nie pogardziłabym. Tu mam jakieś zestawy z Bar Minerals. Bardzo proszę. Jakieś, nie wiem, czy to już jakieś przedświąteczne, czy jak. To jest właśnie reklama tego idola, który mi się podoba. Ale piękny obraz. Wow. Wszystkie fajne nuty, słuchajcie. Patrzcie, pięknie ktoś namalował. Super. Przepięknie. Co my tutaj mamy? Tu właśnie jest idol. No i to właśnie tego idol. Zobaczcie, jakie piękne. To jest chyba 30. Tak chyba by wyglądała. No piękny on jest, słuchajcie. Śliczny jest. Zapewniam Was, że ta nuta Wam się na 1000% spodoba. Bardzo, bardzo ładna nuta Lancome idol. I drugi to właśnie był... Nie wiem tylko, czy tutaj znajdę. O, jest. Jest. No i jest właśnie Libre. Przepiękna nuta. Ja Wam go bardzo gorąco polecam. Ja się za chwilę zapytam, czy są samplerki.